Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie za to zaproszenie do zaprezentowania postaci Alcide De Gasperi tutaj, na polskiej ziemi. Włochy i Polska są ściśle powiązane więzami wspólnej kultury europejskiej. Z Włoch, z Werony, święty Wojciech wyruszył, by ewangelizować plemiona zamieszkujące obszar wzdłuż Wisły. Tam potem poniósł męczeństwo. We Włoszech, w Padwie, studiował Jan Kochanowski, który następnie rozpoczął wspaniale dzieło na polu wielkiej literatury polskiej, łącząc nas więzi wiary i kultury. Ważne jest, aby mówić o tym w czasie, gdy na starym kontynencie odradza się nacjonalizm, który staje się tak popularny. Stąd więc idea wspólnej Europy tym bardziej wydaje się być konieczna. Jesteśmy związani więzami wynikającymi z wiary i wspólnej kultury. Łączą nas one ze wszystkimi narodami Europy, ale to, co łączy Włochy i Polskę, wydaje się mieć szczególny charakter. Nasze narody w minionych wiekach zmuszone były do podejmowania zmagań w walce z tymi, którzy zmierzali do podporządkowania ich i poddania różnym formom zależności. Włochy i Polska zmagały się każde na swój sposób w walce o niepodległość. Chcemy umieścić Alcide De Gasperi w kontekście przyjaźni narodu polskiego i włoskiego. Dodajmy, że De Gasperi był blisko spraw Polski z innego szczególnego powodu. De Gasperi był rodem z Trentino. W czasie, gdy przyszedł na świat, Trentino było częścią Austro-Węgier. Kiedy powołany został do zaprezentowania swojego regionu w parlamencie tego wielonarodowego imperium, De Gasperi z pewnością spotykał deputowanych z Krakowa i Małopolski, gdyż ziemie te były również częścią wspomnianego imperium wielonarodowego. De Gasperi i polscy deputowani w tamtym okresie łączyły się w obronie praw narodów. De Gasperi był włoskim patriotą, jednak nie był nacjonalistą. Aby zrozumieć rolę, jaką odegrał w polityce współczesnej, musimy zastanowić się nad naturą Austro-Węgier i walk politycznych, który ją trawił. W Imperium Habsburgów przewalły resztki idei świętego cesarstwa rzymskiego. Mówimy o rodzinie narodów opartych na zasadach równych praw, związanych w braterstwie przed kulturą chrześcijańską, poddanych jednak ograniczeniom różnych wynikających z historii, ekonomii i geografii. Począwszy od wojen napoleońskich jednak, to współistnienie zdominowane było coraz mocniej przez nacjonalizm. Niemiecki nacjonalizm, niemiecki i węgierski nacjonalizm, przejawiający się w pojęciu Herrenvolku, nadludzi, dążący do tego, aby zmniejszyć rolę innych narodowości, wprowadzając je do poziomu totalnego podporządkowania. Inne narodowości naturalnie broniły się wobec podobnych tendencji, umacniając swój nacjonalizm, co ostatecznie wzmagało siły prowadzące do rozpadu imperium. Wokół następcy tronu Franciszka Ferdynanda jednak zgromadziła się grupa polityków, którzy planowali w pewnym sensie odzyskiwanie pierwotnego pomysłu Habsburgów, dążąc do przeprowadzenia reformy na poziomie federalnym, które uznawałyby fundamentalną równość praw narodów.
Bogoslavione Karol chiedi stompiu na tron, povruziu du reform, ale biu jus zapuzno, i rozpad stavo sien nie unikunione. Pomisl rodzini narodów, które przekazują część swojej suwerenności w tylko tych obszarach, w których każda ze stron czuje się zbyt słaba, aby skutecznie wykonywać swe uprawnienia, pojawi się ponownie przy określaniu podstaw Unii Europejskiej. Richard Kudenowe Kalergi przywoła w manifestie pierwszego europejskiego ruchu Paneuropy ideę rodziny wolnych narodów, która zainspirowana została poprzez nierealizowany eksperyment reform błogosławionego Karola. Po powrocie Trentino do Włoch, Biu de Gasperi, frat z Luigi Sturzo, założycielem włoskiej partii ludowej. Partia ta była częścią ruchu katolickiego Włoch. Wobec postępu industrializacji i masowej produkcji, ruch katolicki w swojej działalności zapewne pod wpływem encykliki Rerum Novarum Leona XIII starał się zjednoczyć rolników i rzemieślników przy wykorzystaniu narzędzi, a tak aby byli oni zdolni do efektywnej produkcji i nie byli zmuszeni do sprzedawania ziemi i wasilania szeregów proletariuszy. Stworzyli więc sieć małych banków, wspierali kłopów do lokowania oszczędności poprzez inwestowanie w działalność małych przedsiębiorstw, wpływali na dystrybucję zysków, wspierali ideę prac społecznych i pomocy ubogim. Ich presywni należy do grup wielkich kapitalistów, głównie murarzy oraz socjalistów. Socjaliści byli przekonani, że stawianie na wielki kapitał prowadzi do zguby, że utrzymanie systemu opartego na nim prowadzi do masowego zubożenia, które było nie do powstrzymania i że jedynym ratunkiem mogła stać się walka klas i doprowadzenia do rewolucji socjalistycznej. De Gasperi zwalczany był przez faszystów za politykę pokoju. Był przekonany, że nie wolni zdobywcze, ale praca, oszczędności, popieranie małego wzrostu gospodarczego przyniesie rozwój i dobrobyt dla Włoch. Walczył też z ideami socjalistów i komunistów, ponieważ był przekonany, że nie walka klasowa i dyktatura proletariatu, ale demokracja i praworządność były niezbędne dla wzrostu cywilicznego i emancypacji klasy robotniczej. Niestety, wobec zwycięstwa faszyzmu, De Gasperi poznał gorycz porażki politycznej, doświadczył aresztu, więzienia, a następnie wygnania z ojczyzny. Utrzymywał siebie wraz z rodziną ze skromnego zarobku, jaki otrzymał dzięki pracy w Bibliotece Watykańskiej. Ze swojego punktu widzenia dostrzegał, jak Europa stopniowo przesuwa się w kierunku konfliktu zbrojnego. Po upadku reżimu faszystowskiego udało mu się wznowić kontakty ze starymi przyjaciółmi z Partii Ludowej oraz z młodzieżą z Akcji Katolickiej. Na bazie tych kontaktów założył chrześcijańską demokrację. W wojnie o wyzwolenie Włoch spod władzy nazistów trudno jest nie wspomnieć o sojuszu kadechów z komunistami. De Gasperi jednak nie miał żadnych złudzeń co do totalitarnego charakteru komunizmu. Faszyzm i komunizm uważał za niebezpieczeństwo zbliżające. Owocem jednego i drugiego był ateizm i zrada wartości chrześcijańskiej, a także prymat życia nad moralnością. Po zakończeniu wojny De Gasperi złamał sojusz z komunistami
i pokonau ik vi volnik vi borak. De Gasperi pokonau komunistów za pomocą demokracji. Zawsze też odmawiał jakiekolwiek sojuszu z faszystami, którzy, aby pokonać komunizm, nie stronili od stosowania metod brutalnych i okrutnych. De Gasperi skłonił komunistów do wkroczenia na drogę demokracji, wypływając na jej wewnętrzne stosunki. De Gasperi stwierdził, że partii komunistyczne, które był partią rewolucyjną, która wszelkimi środkami dążyła do ustanowienia dyktatury proletariatu, stało się partią demokratyczną. To był majstersztyk polityczny De Gasperiego. Pokonał komunizm w procesach demokracyjnych. On sam stał się założycielem demokracji włoskiej. Przeprowadził materialną i moralną odbudowę kraju. De Gasperi był wielkim Włochem i jednocześnie wielkim Europejczykiem. Był przekonany, że zadaniem polityki jest stworzenie warunków dla pokoju, które rozumiał jako spokój wewnętrzny w kraju i pokój między narodami. Postawa De Gasperiego była głęboko katolicka, nie wyłączając jej przekonań co do konsekwencji wynikających z doktryny o grzechu pierworodnym. Wojna. Wojna jest normalnym stanem w życiu narodów. Pokój natomiast jest wynikiem świadomego i odpowiedzialnego wysiłku, aby stworzyć przyjaźń między narodami oraz doprowadzić do pogodzenia nieuniknionego konfliktu interesów. Do tego De Gasperi chciał przyczynić się do budowy instytucji europejskiej. Na pewno w jego pamięci odbijało się echo słów Benedykta XV przeciwko bezsensownej rzezi dokonywanej podczas I wojny światowej. Ataka słowa Piusa XII wypowiedziane w związku II wojną światową. Nic nie jest stracone poprzez pokój. Wszystko może zostać utracone poprzez wojnę. Budowa Europy politycznej w tych latach była związana z nadzieją na renesans kultury i nowej ewangelizacji Europy. Z wojen światowych Europa korzystała gorzkich owoców nacjonalizmu i komunizmu. Nawet najwyższe wartości zawarte w pojęciach narodu czy sprawiedliwości społecznej, kiedy próbują zająć miejsce Boga, stają się idolami, a ich demoni i wymagają ludzkich ofiar. Budowanie nowej Europy politycznej są zatem możliwe tylko wtedy, gdy wiążą się z powrotem do wielkiej chrześcijańskiej tradycji naszego kontynentu. Być może obecne trudności konstrukcji europejskiej wynikają z faktu, że została ona pozbawiona swojego duchowego fundamentu. Powszechnie przeważa pogląd, że jedynym fundamentem europejskiego projektu jest doskonała zdolność do zaspokojenia potrzeb materialnych i że jedyną rzeczą, która nas jednoczy, jest rynek. Ale rynek nie wystarczy. Rynek nie wystarczy, aby łączyć ludzi i zapewnić pokój. Rynek musi być wspierany i ograniczony przez inne instytucje i wartości, etyczne, prawne i religijne. Pozostawiony sam sobie, rynek przeciwstaje bogatych względem biednych, słabych względem potężnych. Europa, której pragnono De Gasperi, nie miała być jakąś zimną, biurokratyczną strukturą, która miałaby zająć miejsce narodów, gdzie powierzchowny kosmopolityzm zastąpić by miał potrzebę miłości
do ojczyzny i do wspólnego europejskiego domu. Dlatego też rezygnacja z wypisania wartości chrześcijańskich na Konstytucji Europejskiej odsłabiła fundamenty całego projektu europejskiego. Europa nie może być sprowadzona tylko do zasad wspólnego rynku. Europa musi być rodziną narodów zjednoczonych wspólnymi wartościami i wspólną kulturą, która wywodzi się z wiary chrześcijańskiej. Wiele razy w całej historii Europy pojawiło się ryzyko utraty siebie, ryzyko utraty jej duszy. Tak było w czasach De Kasperiego, w czasach totalitaryzmu. Tak jest także w czasach nam współczesnych. Z jednej strony mamy wzrost gospodarczy w Europie bezdusznych biurokratów, z drugiej strony wskrzeszone duchy nacjonalizmów i z całym ich zagrożeniem przemocy i nienawiści. Ale nie wolno nam tracić ducha i odwagi. De Gasperi doświadczył tego w latach, w których przyszłość wydawała się być pod osłoną ciemności jeszcze bardziej gęstej niż nasza. Pomogła mu miłość jego rodziny i zwierzchność głębokiej i osobistej chrześcijańskiej wiary. Być może żyjemy w czasie, w którym trzeba zacząć od spraw podstawowych, to jest od wartości rodziny i wiary, by budował przyszłość Europy zagrożoną poprzez demograficzne samobójstwo. Gdzie tkwi korzeń tego niebezpieczeństwa? W tym, że straciło ono wiarę w siebie. Nie tracimy jednak zaufania do Europy, bo wierzymy jej, wierzymy w jej historię, ponieważ wiemy, że panem historii nie jest duch tego świata, ale Duch Boży. Dziękuję.